Witam wszystkich dzisiejszym materiale na kanale CryptoClimb. Moi drodzy, zaczynamy miesiąc październik. Jak nagrywałem w poprzednich materiałach, miał to być historycznie najbardziej bullish miesiąc, jaki ma tutaj Bitcoin mieć w historii, patrząc historycznie. Natomiast co się stało? Mamy spadek. Miał być uptober, zaczęliśmy rektober. Natomiast pytanie dlaczego? O tym sobie porozmawiam w dzisiejszym materiale. Jest kilka newsów na świecie, które mogą na to wpływać. Między innymi news dotyczący wojny. Zobaczymy, jak to się przeniosło nam na wykres. Pokażę wam to za chwilę. Natomiast chciałem was zapytać o jedną rzecz dotyczącą tutaj moich materiałów, ponieważ ostatnie materiały wrzuciłem i nie wiem, czy to była kwestia tego, że YouTube nie wyczuł jeszcze algorytmu, czy nie wyczuł, że jest nowy format materiału, który był w poprzednim materiale i nie do końca mu się to spodobało, jakby te filmy nie dotarły do was. I teraz zastanawiam się, dlaczego. Także chciałbym was na początku prosić, abyście po prostu te materiały, jeżeli go oglądacie, udostępnili znajomym, zostawili lajka dla zbudowania zasięgów, ponieważ tak jak powiedziałem, zaczynamy prawdopodobnie 3-4 najbardziej intensywne miesiące w aktualnym cyklu kryptowalutowym. Także każdy z was musi być czujny, musicie być na bieżąco, musicie być aktywni i chciałbym, aby te materiały docierały do jak największej ilości osób, ponieważ mam nadzieję, że są one dla was wartościowe. Także nie przedłużamy, przechodzimy do wykresu, przechodzimy do moich danych, które przygotowałem dla was i chciałbym, abyście zostawili lajka, komentarz, suba, a tymczasem widzimy się na moim ekranie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Dzisiejszy materiał będzie w starym formacie, który wydaje mi się, że YouTube najbardziej lubi i wiem, że część z was też, także mamy tak, mamy MaxData Up, mamy tutaj informację, mamy spadek na Bitcoinie, uwaga, mieliśmy spadek rzędu 6,5%, natomiast co się wydarzyło? Wczoraj widzimy tutaj news, Israel War on Gaza, Lebanon Live, Iran fires ballistic missiles on Israel, czyli mieliśmy wczoraj atak wojenny i to prawdopodobnie był jeden z newsów, który powodował aktualny spadek na Bitcoinie, który spowodował strach. Widzieliśmy to już niejednokrotnie na rynku krypto, była ta sama sytuacja dokładnie w okolicach kwietnia, kiedy byłem na tokenie w Dubaju, mieliśmy dokładnie taką samą analogiczną sytuację, wtedy mieliśmy gigantyczny dump na Bitcoinie, natomiast wtedy było on dużo, dużo większy. Mamy tutaj na MaxDacie taką fajną narzędzie na Max Terminalu, którym pokazywałem wam już kiedyś na moim kanale Telegramie. W prawym dolnym rogu widzimy tutaj informację dotyczącą Buy Opportunity, Tokenomii i tak dalej. I w tym momencie Buy Opportunity wskazuje nam na 62% przy aktualnej sytuacji, przy analizie on-chain. MaxData robi analizę on-chain na podstawie, tutaj mamy wskaźnik Buy Sell Pressure, czyli presja zakupowo-sprzedażowa. I w tym momencie wycenili jakby o możliwość zakupową na 62%. Więc pytanie, czy to jest dobrze, czy jest źle. Na pewno im większa jest ta wartość, tym lepszy jest nasz wskaźnik do zakupu, więc w tym momencie mamy tutaj dobry zjazd. Mieliśmy zjazd do poziomu w okolicach 60 tysięcy dolarów. Jeżeli ktoś oglądał mój poprzedni materiał, który niestety nie dotarł do waszej jak największej ilości osób, tutaj mamy tylko i wyłącznie 280 wyświetleń. Teraz dla osób, które są na Telegramie, wrzucają tutaj również informację dotyczącą tego, jak to było nagrane. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego materiału, obejrzyjcie. Tak samo obejrzyjcie również po wczorajszy materiał dotyczący tego, jak zdobyć pieniądze na trading kryptowalutami i do zarządzania tutaj ryzykiem. Także w tym momencie mamy taką sytuację, Bitcoin spada. Natomiast pytanie, czy jest to coś złego, czy jest to naprawdę sytuacja w skali makro, czy może być to dla nas okazja, ponieważ moi drodzy, na pewno wiecie, że ostatnie okresy, ostatnie tygodnie były dość intensywne, mieliśmy dość dużą euforię na rynku, natomiast w tym momencie mamy odreagowanie, które może być dla nas ogromną okazją do zakupów spotowych, ponieważ mamy tak naprawdę wyprzedaż na rynku, mamy wyprzedaż minimalnie w okolicach 6-8%, w zależności jak sobie to zmierzymy, także osoby, które mierzą, osoby, które posiadają głównie portfel spotowy, może być to dla was naprawdę dobra okazja. Ja sam będę udostępniał teraz w tym momencie kilka zakupów. Jest jeszcze kilka danych on-chain, które udostępnię później na kanale na Telegramie, także wbijajcie, link do niego znajdziecie w opisie tego materiału. Więc w tym momencie mówię, każdy spadek może być dla nas okazją. Ważne jest to, abyśmy sobie po prostu analizowali szerszą perspektywę w tym momencie. Spójrzcie, jeżeli sobie zmierzymy sytuację, jaką mieliśmy tutaj od września, mamy spadek 8%. Czy nie jest to piękna okazja do zakupów spotowych? Moim zdaniem jest. Dla osób, które są zainteresowane futuresem, w tym momencie jest to bardzo ryzykowne wchodzenie w pozycję futures przy aktualnych spadkach, przy aktualnej sytuacji, także zakup spot jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Przypominam, że zaczęła się największa gala tradingowa na Bybicie WSOT, 10 milionów dolarów. Mamy swój team jako CryptoClimb, znajduje się on w opisie. Mamy tutaj do wygrania mnóstwo nagród, także link znajdziecie w opisie, przejrzyjcie go sobie, zobaczcie jak to tam wygląda i przy okazji przypominam również, że na giełdzie BeanGex mamy w tym momencie fajną pulę nagród do wygrania. Za każdy 1000 trading volume dostajemy jeden punkt, który możemy sobie generalizować i wydawać na takie nagrody jak laptopy, telewizory, smartfony, głośniki. Wszystkie informacje tutaj znajdziecie również na tym materiale. Także WSOT, akcja na BingExie i tak jak mówię, wspomniałem, moim zdaniem aktualna sytuacja jest dobrym momentem do zakupu, ponieważ nie zaczęliśmy jeszcze uptober, zaczęliśmy rektober, mamy październik z mocnym dumpem.
Więc patrząc historycznie na wykres, który również jest u mnie na Telegramie, również jest na Twitterze, jest to naprawdę moim zdaniem dobra okazja, ponieważ średnio w październiku widzieliśmy w okolicach 28,9%, jeżeli dobrze pamiętam, ten screen jest u mnie na Telegramie. Także jeżeli mamy przed tym okresem spadek 6-8%, doliczymy sobie średnio w okolicach 20%, co myślę, że będzie miało miejsce, może być to po prostu lokalne czyszczenie osób, które są w rynku, no to czemu by nie skorzystać z dodatkowych 8% na naszych pozycjach spotowych. Także taki jest update z mojej strony. Korzystajcie z takich okazji, ponieważ jeżeli zacznie się ostateczny bull run, zacznie się alt season, możemy zapomnieć, moi drodzy, o Bitcoinie poniżej 60 tysięcy, 50 tysięcy na bardzo długo, jeżeli praktycznie na zawsze. Także takie jest moje zdanie. Jakie jest wasze? Dajcie znać w komentarzu. Wbijajcie na Telegram, wbijajcie na Twitter, wbijajcie na Instagram. Pozdrawiam z gorąco i widzimy się w kolejnych aktualizacjach. Mam nadzieję, że ten film dotrze do jak najszerszej ilości osób na YouTubie. Dzięki wszystkim, miłego dnia i do zobaczenia.